Cześć, dzisiejszy filmik będzie o kosmetykach, które kupiłam i których zakupu żałuję i których Wam nie polecam. Czyli tak, dzisiaj Wam opowiem o tym, czego moim zdaniem nie warto kupować, nie warto wyrzucać Waszych pieniędzy, przynajmniej dla mnie to nie zadziałało. Więc tak, pierwsza rzecz, o której pierwsza rzecz, która jest bardzo mocno reklamowana ostatnio, w prasie i w telewizji, w gazetach czytam bardzo dużo dobrych opinii i szczerze Wam powiem tak, dla mnie ten lakier to nie jest nic specjalnego. On normalnie kosztuje 17 zł, chyba 17-16, ja go kupiłam w promocji za 13 i to jest L'Oreal Elnette i to jest maksymalne utrwalenie, to jest ten czarny. Jeżeli o mnie chodzi, nie jest zły ten lakier, ale też naprawdę nie jest wart swojej ceny, nie ma jakiegoś fantastycznego utrwalenia. Może przez to, że tutaj jako jego główną zaletą mówi się o tym, że ten lakier można wyczesać z włosów. I rzeczywiście tak jest. Nawet bardzo takie nalakierowane włosy można wziąć szczotkę, wyczesać i już tego efektu, takiego utrwalenia nie ma. Ale szczerze mówiąc, używałam różnych tańszych lakierów i dużo lepiej działały niż ten. Także jeżeli to jest najmocniejszy lakier, tak, to jest, tak mi się wydaje, że jeżeli nie, to mnie poprawcie. Ale wydaje mi się, że ten czarny jest najmocniejszy. A naprawdę w porównaniu z innymi lakierami wydaje mi się bardzo, bardzo słaby. To jest może dla dziewczyn, które nie wiem, na przykład mają jakieś loki, fale, ale naturalne i chcą je podkreślić i żeby potem sobie to wyczesać szczotką, żeby nie musiały myć włosów, to tak. Ale dla kogoś, kto na przykład ma proste włosy, takie jak ja i kręci je na loki, wychodzi gdzieś tam na zewnątrz, gdzie jest wilgotno, pada czy coś takiego i chcę sobie utrwalić te włosy, to nie sądzę, żeby to działało, to jest za słabe. Także to jest pierwsza rzecz, której ja osobiście żałuję, że to kupiłam. Nie jest warta swojej ceny. Druga rzecz to jest właściwie, ja to kupiłam w takim zestawie. To jest rimmel. To był taki zestaw, podkład i korektor. Ja za to zapłaciłam coś około 30 kilku złotych, jakoś tak. No i to jest rozświetlający i rewitalizujący podkład do twarzy. Rozświetla cerę, usuwa oznaki zmęczenia, odżywia i ujędnia skórę twarzy. Podkład, który rozświetla cerę, powinien go rozświetlać w ten sposób, że ma w sobie jakieś składniki pielęgnacyjne, które po nałożeniu na twarz sprawiają, że ona jest rozświetlona i ładnie wygląda. A nie tak jak ten, dodają do niego brokatu i drobinek, gdzie po prostu po nałożeniu na całej twarzy to nie wygląda ok. Tak? Jeżeli chcemy mieć rozświetloną twarz, to sobie nakładamy jakiś puder rozświetlający tutaj, tak? A nie, że cała twarz nam się świeci od brokatu i od drobinek. Jeszcze w świetle takim sztucznym, to jeszcze tego tak nie widać, ale jak się wyjdzie na słońce, po prostu cała twarz się świeci. Masakra. To nie jest fajne, to nie jest ładne. Poza tym tak, bardzo brzydki zapach, nie podoba mi się. Średnio kryje, ciężko się rozprowadza. No nie wiem, jak dla mnie kiepski produkt. To jest Max Factor w sztywcie. On wygląda tak. Ja już go tutaj mam mało. I to jest podkład bardzo kryjący. To jest, zaraz Wam powiem, silnie kryjący podkład do wszystkich rodzajów cery. I to jest podkład dla tych z Was, które mają duże problemy z cerą. Mają jakieś pryszcze, blizny, zaczerwienienia, brzydkie jakieś ślady, które chcą ukryć. To słuchajcie, ten podkład jest, to się zgadza, on jest bardzo silnie kryjący. Zobaczcie, po jednym takim pociągnięciu, teraz nie wiem, jak Wam to pokazać. Zobaczcie, jaka jest gruba warstwa i to naprawdę, słuchajcie, jest w stanie zatuszować wszystko. Ja tego używam
jako korektor pod oczy, jeżeli mam jakiś duży problem. Ale jaka jest jego wada? On jest bardzo, bardzo ciężki. Bardzo ciężki. Zatyka pory, żeby go zmyć. Naprawdę trzeba zużyć ileś wacików, tak, myjąc mleczkiem, ileś wacików czy chusteczek do demakijażu, żeby rzeczywiście dojść do etapu, gdzie ta skóra jest czysta. Myślę, że on bardzo ja nie miałam po nim żadnych pryszczy, nie, moja cera jest odporna na takie rzeczy, jakoś nic mi się nie dzieje, ale dla tych z Was, które mają problemy, to myślę, że to nie będzie dobre. To jest właśnie podkład dla ludzi z problemami z cerą, bardzo poważnymi, ale też myślę, że tylko na wyjście od święta, po prostu na co dzień stosowanie tego dużo, dużo za mocne. Do tego druga rzecz, zapach, on śmierdzi jak taki stary, słuchajcie, puder taki, nie wiem, jak moja mama kiedyś 20 lat temu miała pudry i one tak pachniały, to tak pachnie. Czyli pewnie jakiś jest w tym talk i w ogóle... No, nie. Następna rzecz to jest to. O tym jest pełno recenzji w internecie. Wszystkie gazety się rozpisują o tym, jaki to jest cudowny tusz i jak wspaniale działa. Wejdźcie sobie, wpiszcie sobie na YouTubie Maybelline Colossal Volume Express Mascara. Zobaczycie, jak dużo jest złych recenzji na ten temat. Ja Wam powiem tak. To nie jest mój pierwszy tusz Maybelline. To jest, nie wiem, czwarty czy piąty tusz Maybelline. Ze wszystkich tuszy Maybelline byłam bardzo zadowolona, tak? Jak na takie tusze z drogerii za tą cenę. Byłam zawsze zadowolona. Muszę sobie poprawić. Byłam zawsze zadowolona. Z tego w ogóle nie jestem. On ma taką szczoteczkę. Szczoteczka wygląda ok, bo jest taka gruba jak to Maybelline. Ma ciekawy zapach. Nie pachnie tuszem, tylko taki trochę jest kwiatowy. To jest ok, ale poza tym... Według mnie ta maskara nie robi nic, absolutnie nie robi nic z Waszymi rzęsami. Tu jest napisane tak, kolosalne rzęsy, 9 razy grubsze, natychmiastowy rezultat bez grudek. Okej, bez grudek, tak, super się, dobrze, dobra szczotka dobrze rozczesuje, ale to jest wszystko, ona nie robi nic moim rzęsom, nie pogrubia, nie wydłuża, nie jest jakaś specjalnie czarna, nawet słuchajcie, jednego dnia malując oko na jedno oko nałożyłam dwie warstwy, a na drugie zagapiłam się, nałożyłam jedną warstwę i później dotykałam sobie tych rzęs i mówię, kurczę, ja chyba mam nieumalowane jedno oko, nie, ono było umalowane, ale nawet dotykając ręką w ogóle tego nie było czuć, tak jakby tej maskary nie było, nie wiem, tego trzeba było nałożyć 10 warstw, żeby coś było widać, także, a jeszcze muszę powiedzieć tak, że ja mam dosyć długie i gęste rzęsy, nie potrzebuję jakiegoś spektakularnego tuszu, żeby uzyskać dobry efekt, a używając tego nic nie widać, naprawdę nic nie widać, ja ją kupiłam, nie pamiętam ile ona kosztowała, używam, no bo muszę ją zużyć, ale no, według mnie ten tusz nie robi nic, na pewno są osoby, które są zadowolone, ale myślę, że nie wiem, to są dziewczyny, które mają mega, mega grube rzęsy i nie chcą, żeby się im sklejały, to może wtedy. No ale to myślę, że dla nich działa ten tusz tak samo jak każdy inny, tak, dla tych szczęściar. Także to. I ostatnia rzecz, to jest takie trio L'Oreal. To jest ta seria, że tam każda gwiazda ma swoją jakąś kolorystykę i tak dalej, to jest Andy McDowell. Kosztowało około 40 zł. Tak to wygląda. Całkiem ładne kolory, tylko powiem Wam tak. Ten kolor jest bardzo fajny, ale te dwa właściwie, nie wiem czy to będzie widać. O, może tutaj. To jest taka biel, to jest róż. Słuchajcie, tego prawie nie widać. To jest takie maźdełko, tego po prostu trzeba by było na oko nawalić tyle, żeby był jakiś efekt. W ogóle tych cieni nie widać. Ten jest ok. Ale te po prostu jakość jest masakryczna. Tym bardziej, że w ogóle ten biały i różowy prawie w ogóle mają tak... Nie. Wyglądają fajnie, ale na oczach... Nie polecam. Za te pieniądze na pewno można kupić coś fajniejszego. Także tak, to były moje niepolecane kosmetyki dla Was. Jeżeli macie ochotę, piszcie w komentarzach, co dla Was było takim dużym rozczarowaniem z ostatnich zakupów. No i jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do oceniania i subskrypcji. Cześć!